Panie, do Trójmiasta normalnie zawitała zagranica. Wielka zagraniczna produkcja, chociaż w polskich warunkach, bo tytuł jej brzmi dewizowo. Bring Back Alice to tytuł nowego serialu, który mogą Państwo oglądać na HBO Max, a konkretnie już od dziś mogą Państwo śledzić losy bohaterów, których... Już nawet teraz. Już w tej chwili mogą Państwo śledzić losy bohaterów, których dzisiaj gościmy na naszych kanapach, a konkretnie aktorów, którzy odgrywają ich rolę, czyli Helena Englert. Dzień dobry. Serialowa Alicja. Obok Katarzyna Gałązka, Monika. Dzień dobry. Witalik Hawryla, czyli Janek. I Marcel Opaliński, czyli Michał. Cześć. Nie bez przyczyny wspomniałem o tej dewizowości waszej produkcji, bo jak się ogląda to, jak to jest nakręcone, to, jak to jest zrealizowane, to to jest świat, który jest znacznie ciekawszy, piękniejszy, bardziej kolorowy niż ten, który znamy za oknami naszych polskich miast. Taki był cel, taki był zamysł, żeby trochę zinternacjonalizować ten temat? Tak mi się wydaje. To znaczy my właściwie już od pierwszych przymiarek widzieliśmy, że to będzie coś, co my później sobie bardzo ładnie nazwaliśmy Bigger Than Life i że to będzie trochę bardziej kolorowe. Nie wiem, czy chodziło o to, żeby to zinternacjonalizować, ale myślę, że na pewno, żeby nadać temu jakiejś takiej świeżości, młodości i na pewno stworzenia wizualu, który nie jest aż tak szeroko dostępny na polskim rynku, nawet tym platformowym. Także mamy nadzieję, że się udało. Tak, i wydaje mi się, że nie należy tam szukać takiego realizmu, który możemy spotkać za oknem, tylko po prostu należy wejść w tę konwencję, zaakceptować ją i wtedy widz będzie mógł naprawdę się cieszyć tym, co będzie oglądał. To teraz powiedzmy, o czym to jest, bo zaczęliśmy trochę od tyłu opowiadać historię, a teraz zacznijmy od przodu. Czyli Helena nagle pojawia się w Trójmieście z dziwną historią, nie do końca jasną, która wskazuje na jakiś mrok, który się wydarzył w waszym towarzystwie. Kim tym jest, kim tam jesteś w tym serialu i co zrobiłaś, że nagle znajdujesz się na ulicy? Tak, ja... Nie mów! Chciałem ją nie, nie mogę. Na spoiler, Helenka, ale... musisz ważyć słowa, nie bo... Nie mogę powiedzieć, co się wydarzyło tamtej nocy, ale mogę powiedzieć, że rzeczywiście na początku pierwszego odcinka znajdujemy Alicję w tunelu, w samej koszulce, ubrudzoną, ubłoconą i z dosyć potężnym zanikiem pamięci, ponieważ nie pamiętającej, co się działo przez poprzedni rok. I w miarę tego, jak zaczynamy oglądać serial, orientujemy się, że ci piękni, kolorowi przyjaciele, którzy siedzą dzisiaj ze mną na kanapie, być może tak, a być może nie, mają z tym zaginięciem i z tym, co się działo w międzyczasie, coś wspólnego. No my kochamy takie historie, bo tam jest jakaś tajemnica, bardzo chcemy ją szybko rozsupłać, ale nie wiemy, do czego ona zmierza. Cały serial trzyma nas w napięciu, czekamy na to, co się wydarzyło, mając swoje wersje. To jest fajne, to nie jest do końca kryminał. Co to właściwie jest za forma? To jest teenage mystery drama thriller. O, to rzeczywiście już teraz dewizowo zabrzmiało. Po ludzku, bo ale teenage nie znaczy wcale, że to jest tylko dla nastolatków. Zdecydowanie nie. Myślę, że to jest dla każdego, bo wartości, które tam przedstawiamy i problemy, które poruszamy, są uniwersalne, mimo właśnie tego lekkiego przerysowania, od którego wyszliśmy w tej rozmowie. To zdecydowanie wydaje mi się, że ludzie znajdą tam po prostu siebie. Tak, i tam też jest dużo o relacjach z rodzicami na przykład, więc tak samo jak my po swojej stronie, jako tak zwane młodsze pokolenie i dzieci, możemy znaleźć punkt zaczepienia dla siebie, tak samo rodzice też mogą zobaczyć takie mechanizmy, które my spotykamy codziennie, jak brak zaufania i po prostu brak przestrzeni na podzielenie. Tak, że, ta przepaść w ogóle. Że oni są zdani na siebie tak naprawdę i nie widzą jakby przestrzeni w relacji tej rodzicielskiej, żeby się tym podzielić po prostu, że niby mieszkają pod jednym dachem, ale są tak naprawdę bardzo nic o sobie nie daleko. Wiedzą. To jest też o mediach społecznościowych, prawda? I jej roli w życiu waszego pokolenia. Budującej i niszczącej. I niszczącej jednocześnie. Tak, chyba tak. Moja postać jest influencerką, natomiast mimo to, że rzeczywiście te media społecznościowe i to na nich też odgrywa się spora część tej historii, którą opowiadamy, to ja jednak wolałabym myśleć, że to jest pretekst do opowiedzenia historii, która jest przepiękna i jednak uniwersalna i nie tylko dzieje się w cyberprzestrzeni, ale będzie dotykała po prostu tutaj. Zdecydowanie będziemy mówić o budowaniu własnej tożsamości, o tym właśnie, jak też te media wpływają
na młodych ludzi i jak po prostu często nie potrafimy zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy, tylko po prostu widzimy tylko swoje odbicia i odbicia innych ludzi. I tak naprawdę widzimy ile się dzieje poza mediami, zanim Ala odpala kamerkę i mówi: cześć kochane osoby, jest moja ekipa. Widzimy się, co się dzieje tak naprawdę za kulisami. Tak, Marcel jest... o tym, co się dzieje, kiedy podnosimy wzrok znad telefonu i patrzymy na naszych bliskich i może trochę o tym, że gdyby każdemu z nas tutaj, każdemu z postaci ktoś kiedyś powiedział, że wszystko będzie w porządku i go przytulił mocno, to te rzeczy w ogóle by się nie wydarzyły. Więc mówimy o wzajemnej czułości, o delikatności. O samotności. O samotności, często. Strasznie. O dojmującej samotności, która mi w niektórych scenach po prostu łamała serce. Dosłownie. I nie przez to, co się działo na ekranie, tylko właściwie przez to, co się nie wydarzyło, a mogło się wydarzyć. Jesteś człowiekiem w tym serialu, oczywiście, nie wiem, czy w życiu, ale w serialu jesteś człowiekiem, któremu na pewno można zazdrościć wielu rzeczy. Po pierwsze, jesteś chłopakiem pięknej Heleny. Po drugie, jesteś z dobrego domu. Jesteś takim, przepraszam, że użyję tego sformułowania, takim klasycznym bananem. Chłopakiem, który jest świetnie ubrany, wysportowany, bardzo popularny, ma bardzo bogatych rodziców, a jednocześnie nie jest szczęśliwy. Uważam, że to jest niesamowicie złudne i oczywiście lepiej się płacze w Mercedesie G550 niż w maluchu, ale lepiej się chyba w ogóle nie płacze. Więc czy maluch, czy Mercedes, czy loft, lepiej jest po prostu chyba dobrze się czuć, bo w momencie, kiedy płaczesz i w momencie, kiedy jest ci najciężej, ta otoczka nie gra najmniejszej roli i po prostu cierpisz, a chciałbyś móc, nie wiem, uronić łzę i nie musieć być twardy i silny i niezestresowany. Czyli ten serial jest też o takim masowym udawaniu kogoś, kim się do końca nie jest, a kim wydaje nam się, że powinniśmy być dla innych, prawda? Zdecydowanie. My cały czas tam przyjmujemy jakieś maski, pozy. I nie wiadomo nawet w pewnym momencie, kto przed kim co udaje, bo tak. Jest takie wrażenie, że każdy przed kimś coś, a najciekawsze są moim zdaniem te sceny, w których znajdujemy naszych bohaterów samych. I jest kilka takich pięknych sekwencji montażowych, tak, w których widzimy, jaką cenę oni płacą za te role, które odgrywają. Jak kiedy wreszcie właśnie te maski zdejmują, spadają. To duża przyjemność obcować z ludźmi młodzieżą, młodymi, zdolną, tak fajno. Wrażliwymi, mądrymi. Bardzo Państwu polecamy ten serial, bo jeśli grają tam takie osobistości i osobowości, to na pewno warto go zobaczyć. Przypomnijmy jeszcze tytuł typowo słowiański, Bring Back Alice, tak się nazywa. Na kanale HBO Max, który teraz się podobno już Max nazywa, więc się skrócił. Zapraszamy, bo już serial się odpalił, więc mają Państwo szansę sami sprawdzić. A jak mówi klasyk, naprawdę warto.